wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcineczku z Minecrafta. I dzisiaj jestem tutaj z moim tatusiem i z wujkiem. Cześć! I dzisiaj bardzo was proszę o zostawienie łapeczki do góry oraz subskrypcji. To mi bardzo, bardzo, bardzo pomaga. I pokażę wam coś naprawdę niesamowitego. Słuchajcie, coś, co ukrywałem tak naprawdę przed wami i możecie się nie domyślać. Co to może być? Pudzian, co ukrywasz? Nie, mi się wydaje, że ukrywasz coś z tym Herobrine'em nadal. Nie, jaki, ale ty jesteś dobry, no. Tatuś, nie wiem, widzicie, to znaczy, że to jest tatuś. To widać, że to jest prawdziwy tatuś, bo gdyby to nie był prawdziwy tatuś, to by odpowiedział źle. A tak to odpowiedział dobrze. A teraz, pomyślcie, co by tutaj mogło być takiego sekretnego z Herobrine'em zrobionego? Pewnie jakaś baza. Nie, co? To nie albo jakiś... Bazę masz z Herobrine'em? Nie, nie, tak naprawdę tutaj nic takiego się nie dzieje. Tutaj wiecie co, znalazłem takie przejście, o, proszę bardzo, zapraszam. Ja może nawet przejdę pierwszy, żebyście się nie bali. Chodź, jaką ten ma bunkier, co ty zrobiłeś? Chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodź wujek tutaj. Idę. Nie idźcie tutaj i teraz tak, tutaj musicie wejść, tu. I tutaj macie drzwi, tutaj razem, dokładnie. I teraz, zabiłem was, więc jak nie zostawicie łapeczki do góry, to ich tutaj... O nie, co wy mówiliście? Jak to przecież to było idealne zabezpieczenie? Nie, poczekajcie, stój, stać, stać, stać! Co wy robicie? O nie! Słuchajcie, to jest moje mieszkanko z Herobrine'em, no, prosta piłka. Nie, to już zabieram, tak to już powiem, zabieram. Nie, no. Co tu pisze, młody? Od dzisiaj mieszkam z tobą, synku, mam nadzieję, że się dogadamy, Herobrine. Nie. Spokojnie, nie róbcie mi żadnej kary, dobra? Bez kary się tutaj proszę odchodzić. Nie, a tutaj jest wyjście dla Herobrine'a, jakbyście go złapali, żeby mógł sobie tutaj ładnie uciec i żeby tutaj nikt nic nie podejrzewał. Że wiecie, że to miał być przyczepanek Herobrine. Tutaj jest wyjście na tą stołówkę. Kurde! Och, jak dobrze. Refleks chudego byka. Co ty gadasz? Tutaj patrzcie, tutaj zamykamy i nikt nic nie widzi. Fajnie, no na pewno byśmy tego nie zauważyli, jakbyśmy tu przyszli. No oczywiście, że nie. No przecież tego się nie da nie zauważyć. Ale ja poczekajcie, muszę znaleźć na was jakąś inną pułapkę. Gdzie ona tutaj jest? Chwila, chyba coś dla was mam tutaj fajnego. O nie, została mi tylko kaczuszka tak naprawdę. Co ty robisz? Czemu ty nie to wiem, wszystko niszczysz? Nie, tego jest za wiele, no nie może... Nie, nie, poczekajcie. Tak być nie może, słuchajcie. Ja was tutaj muszę zamknąć, przecież tak, tak nie miało wyglądać. Herobrine będzie na mnie bardzo, bardzo zły. Przecież... No i trudno, to jest Herobrine, on ma być zły. Musimy go zabić, a nie. Właśnie, co wy robicie? Czemu wy to wszystko niszczycie? Chyba nie chcecie zniszczyć, ale... Poczekajcie, przecież to jest jego pokój. On się obrazi, jak będziecie tutaj wszystko niszczyć. Nie róbcie tego. Zostawcie. No niech się obrazi, mam go gdzieś. Macie stąd wyjść i tutaj już nic nie niszczyć, bo jak wyjdziecie, to ja tutaj będę bardzo zły i w ogóle Herobrine będzie zły. O nie, co ty tutaj robicie? Stój, zatrzymaj się, tatuś! Panią, co czekaj, co ty tutaj robisz? O nie, czekaj, to ja to są, a już myślałam, że Herobrine. O co chodzi? Co się stało? Masz takie rzeczy przed nami, że ja nie wiem. No nie wiem. Ja tutaj, że tak powiem, jestem... Czy nie, bo już nie wiem. Jak oceniacie, że tak powiem, tutaj pokoik Herobrine'a? Ogólnie naprawdę mi się podoba, bo jest zielono, ale... Jest zielono, nie trawię tego, że tu Herobrine. Nie, do kitu. Ewa tutaj nie ma, ale ja jestem. Czekaj, przecież to jest wujek, prawda? Ja się nie mylę tutaj z nikim, chyba. Nie, ja jestem kolegą od Herobrine'a. Pokaż mi jeszcze, gdzie ten Herobrine ma jakieś sekrety. Nie, ty nie spróbujesz mnie oszukać. To ci się nie uda, wujku. Nie jestem taki głupi, żeby ci wierzyć tutaj. To jest, że tak powiem, mój jedyny sekret na Herobrine'a. Ale spokojnie, nie martwcie się. Czekaj, i chodź, o nie. Przesadziłeś. Co ty zrobiłeś? Czemu ty tutaj maskę Herobrine'a zakładasz? Niech cię straszy. Nie, niemożliwe. No czemu powiedziałeś, no? No, wiedziałem, że to jest wujek. Nie my się tylko, bawić. Tylko się troszeczkę, wiecie, zastraszyłem, że tutaj to może być naprawdę Herobrine i on będzie zły. A ze mną tutaj, jak widzicie. I wszystko, że tak powiem, jest w porządku. Nic tam tutaj nie jest. I teraz tak się właśnie zastanawiam, co bym mógł zrobić. Bo Herobrine właśnie prosił, żebym tutaj do niego poszedł, do Netheru. Tylko, no taki problem jest, że ja nie wiem, gdzie, że tak powiem, tutaj jego portal jest kolejny. Chyba możemy... Czekajcie. Mi się wydaje, że my możemy wrócić
Patrz, chodź na tablicę. Nie, debil, nie, co ty, chodź tutaj, czekajcie, trzeba to zniszczyć, nie. Ale ja prawdę napisałem. Nieprawda, czekajcie, muszę to prawda poprawić. Herobrine, dobry kolega. No chyba cię coś teraz szczypie. Ta-da! Nie, synu, nie ma nic takiego, chodźmy. Nie, dalej. Jak to? No, dobra, to może na spotkanie z Herobrine byście chcieli tutaj z Lekowym. Albo czekajcie, pokażę wam jeszcze, nie, co bym mógł tutaj z wami zrobić? Bo tu Herobrine, że tak powiem, wszystko już zrobił, co miało być do zrobienia. Nie, ale nie, idziesz do paki. Nie, jak to? Idziesz do paki. Synu, idziemy do tego więzienia, co byłeś. Nie możesz z tego wychodzić. Nie, dlaczego? Ale widzisz, tak, synu, pokazałem wam sekret, a wy się tak odcięczacie. Ale jaki sekret? Ty mieszkałeś z Herobrine'em. No idziesz do paki. Wracasz do tej paki, gdzie ja cię tam dałem. Idziesz tam. Nie, ale chyba nic nie zrobicie takiego złego, prawda? Ale młody, ale nie ma dyskusji. Jesteś za mały na... Nikt w ogóle nie może się kolegować z Herobrine'em. A co z moją sekretną bazą? Młody, ja co zrobić? Musimy na ciebie, młody. Mój szwagier weźmie cię do więzionka, a ja idę spać. O nie, czekaj, tatuś, niemożliwe, tatuś, my się rozstajemy. Szwagier, masz go zaprowadzić, ja już nie mam siły. Dobra. Młody, do więzienia. Synu, kocham cię. Młody. Poczekaj, dam ci... O nie mogę dać. Na siłę. O, dziękuję. A czekajcie, może nam się uda jakieś skinki zdobyć, żebyśmy mogli wyjść. No właśnie, szwagier, pilnuj. Nie, zostaw to. Młody, oddaj to. To masz na myśli? Oddaj to, w tym momencie, ale... No dobra, już. Ale już to było wszystko. Dobra, idziesz do więzienia. Szybciutko. Dobra. Tup, do kicia. Dobra. Szybko. Idziemy? Tam skok tam. Dobra, to ja muszę się przedostać tutaj jakoś, prawda? Tak, ja ci zaraz zrobię przejście. Dobra. A bardzo bym dziękował tutaj. Bardzo miło. O, dobra, dziękuję. Tutaj. Nie ma problemu i wracamy do tego. Wujek, ale słuchaj, bo teraz tatuś nas nie słyszy, może się jakoś dogadamy, wiesz. Nie musisz mnie wstawić do tego więzienia, co? Dobra. Ty wiesz doskonale, jak się ze mną dogadać. No papierosa to... masz? Nie mam, ale... No to młody, nie dyskutujesz. Nie. Dobra, masz jeszcze szansę się poprawić. A cigareta? No, też nie mam. Dobra, to nie. Do tego więzienia. Koniec. Do kicia. No dobra, już idę. O nie, to jakiś ziomeczek. Dobra, zabij ich tutaj wszystkich. Dobra. Czekaj, gdzie to więzienie jest? Bo już zapomniałem. Gdzie tutaj, tu się wchodzi? Tutaj. Dobra. Nie mogę się doczekać, żeby do tego więzienia pójść. Bardzo mi zależy, żeby... Skakuj. O, dziękuję. No nie, ty coś kurde ściemniasz. Dobra, nie. Skakuj do celi. Nieprawda, to się nie dzieje, pewnie. Dobra. To jest dla twojego dobra. Dobrze, na cześć. Razie. Trzymaj cześć, się. Na razie, młody. Patrzcie, widzicie? A my teraz mamy TNT. I jak wujek nie patrzy, to my tutaj postawimy. I... O nie, czekajcie. Młody! Szybko, mocnie! Musimy z tego uciekać. Nie, ale nie. Młody, ale nie, zauważ. O nie. Jak jeszcze zrobisz 3 kroki i wszystko powiem tacie. Dobra, nic nie mówię. Nic. Do więzienia wracasz. Muszę wrócić? Wracasz w tym momencie. O nie, no ale się już. Nie dzieje naprawdę. Okej, okay. Teraz nie. Tak. Murujemy. O nie to. I teraz tak. Oddaj mi wszystkie itemy. Ale dobra, czekaj. Nie, oddaj mi kill off. Nie, kill off i TNT. Kill off i TNT już nie mam. Mnie chyba nie jest potrzebny, prawda? Bo to jest prezent od Herobrine'a. A od Herobrine'a to cenne rzeczy. Daj mi ten. Nie. Tak. Daj mi. Dobra, już oddaję. Zbroję też mam oddać, już tutaj jestem. Nie groźnie. Zbroję sobie zostaw, żeby się nie było zimno. Siedzisz. Dobra, i to... siedzisz tam. Dopóki... Nie będę się tak siedział, bo ja już nie wiem. No dopóki, no bo my chcemy, żebyś był bezpieczny, więc musisz tam siedzieć, bo jeszcze nie jesteś bezpieczny. No nie, Herobrine panuje. Musimy go najpierw pokonać i dopiero wtedy cię wypuścimy. Ale to za ile czasu i jak długo będę tutaj? Ach, nie mogę, tutaj w tej takiej nie mam pojęcia, młody, ja idę się iść spać, więc nie, na razie. Nie, o nie, widzicie? Słuchaj.